dzisiaj w kolejnym odcinku 10 na nowych osób buduję zaprosiłem 10 kompletnie randomowych widzów z mojego Discorda, aby w ciągu 30 minut zbudowali najlepszy tor przeszkód, jaki tylko mogą sobie wyobrazić. Ale co najważniejsze tutaj, to wy jesteście jurorami, a głosować na swoich faworytów możecie na moim Discordzie oraz w komentarzach pod tym odcinkiem. Więc już teraz zostawcie łapkę w górę i w końcu poznajmy dzisiejszych graczy. Oto właśnie oni! Cała 10 graczy, która zaryzykowała i wzięła udział w tym odcinku. Mówię zaryzykowała, bo to wcale nie jest takie proste, aby zbudować tor przeszkód, który oceni kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale mam nadzieję, że są gotowi podołać temu wyzwaniu. A wy pamiętajcie, że tylko do końca roku możecie kupić ten epicki wzór w moim sklepie. Macie linka w opisie, a my lecimy z tym koksem. 3, 2, 1. Pozostało 30 minut do końca. Ich wyzwaniem będzie zrobienie toru przeszkód. O nie, ale dlaczego różowego? Każdy z tych torów przeszkód może mieć naprawdę setki różnych rzeczy. Zaczynając od labiryntów, po wielkie parkury, quizy, a kończąc nawet na... nie wiem, w sumie tu dosłownie może być wszystko. Tak, ale miło byłoby, gdybym nie umarł. Dzięki, poduszka, bardzo miło z twojej strony. Już na starcie daję lawy, super! Już nawet nie chcę myśleć, ile razy umrę na tych torach. A może jesteście fanami drzwi? No co powiecie na drzwiowy labirynt? Bardzo mądre, bo ja na przykład bardzo lubię drzwi. I w takim labiryncie będę czuł się jak w domu. Bo mam w domu drzwi, duże drzwi. I tu też są drzwi. Dobra, ja już może nie będę tego komentował. Przepraszam bardzo, proszę pana. Czy to, że buduje pan w tym kolorze, to jest tylko przypadek, że dokładnie taki sam kolor ma logo McDonalda? Mam nadzieję, że tak. Porzuciliśmy już chyba budowanie McDonalda w każdej pracy w tej serii. Znaczy, mam nadzieję, że porzuciliśmy. Pierwsza osoba, która postawi gdzieś tutaj to logo, dostanie ode mnie prezent. Prezent w formie flagi Silverfishów. Albo inaczej, strzypino rybów. Co? Jajko z Silverfishem to po śląsku jajco ze strzypino rybą. Jakie to jest wspaniałe. Wow, ale powoli nasze tory przeszkód zapełniają się również epickimi mechanizmami, których nawet twórca nie potrafi przejść. O nie, dasz radę! Udało mu się! Zresztą nie tylko tam, na coraz większej ilości prac pojawia się redstone. No bardzo źle, bo to oznacza, że będą jeszcze trudniejsze. Co, ty chcesz mnie pozabijać? Naprawdę? Oho, ho, chyba mamy zwycięzcę. On jeszcze nie wie, co tu się szykuje. Sorry, stary, trzeba było uważać z tym logiem, to nie mój problem. Radź sobie z tą plagą teraz. On nawet tego nie zauważył, serio? Okej, spoko, ja sobie poczekam. Masz tu kilka, może teraz ci się uda. Połowa czasu już za nami, a rywalizacja coraz bardziej się zaostrza. Każdy z tych torów przeszkód już teraz ma coś wyjątkowego. W niektórych są to McDonaldy, w innych mechanizmy, a w jeszcze innych zabójcze parkury, których w życiu nie będę potrafił przejść. Czemu ja po raz drugi wybieram zabójczy dla mnie temat? Ostatnio tajne bazy, których nie potrafiłem znaleźć, teraz tory przeszkód, w których umrę. Co ja robię z tą serią, no? W następnym odcinku, gwarantuję wam, zbudujemy w końcu coś miłego. O, na przykład spa. Albo nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Już widzę, jak zbudujecie basen z ogniem i lawą. Przepraszam bardzo, dlaczego to logo McDonalda jest funkcjonalne? Znaczy, to nie jest zwykłe logo. Tak naprawdę to jest quiz. No dobra, tego się nie spodziewałem. Oho, ho, quizy quizami, ale tutaj to my dopiero będziemy wlatywać pod ziemię. Znając życie, obie te dziury prowadzą do otchłani. Bo jaki inny tor przeszkód możecie dla mnie przygotować niż ten, który kończy się śmiercią? Wow, 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 ale muszę przyznać, że takich zagadek jak tutaj to się nie spodziewałem. Nie będę miał samych labiryntów, ale będę musiał również uruchomić swój mózg. Co mi się nie do końca podoba, bo w innych seriach na moim kanale już go straciłem. Ciężko będzie, nie powiem, ale jakoś damy radę. Która z tych działek póki co wygląda najlepiej? I nie chodzi mi o przeszkody, jakie tutaj mamy, tylko o to, która faktycznie wygląda najfajniej. Ja bym obstawiał tą dżunglową. Przecież to jest jakaś świątynia w puszczy do zdobycia. O, i zaraz obok jest netherytowa świątynia do zdobycia? Już teraz widzę, że będzie ciężko. A na końcu nawet bedrockowa i żelazna świątynia. Chociaż one akurat nie wyglądają jak świątynie. Ostatnia minuta budowania to doskonały moment, aby sprawdzić, z czym zaraz będę musiał się zmierzyć. Oto pode mną 10 najbardziej epickich torów zbudowanych przez moich widzów. To było ultra ciężkie wyzwanie, więc czas najwyższy przekonać się, która z tych prac będzie najlepsza. Ostatnie bloki, dawajcie! O nie, i ostatnie loga McDonalda. Serio, zdążyłeś to zbudować w ostatniej minucie? 3, 2, 1, koniec czasu, koniec budowania. Przekonajmy się więc, jak bardzo mnie nie lubicie. Oj, oj, poduszka to chyba szczególnie chce mnie zabić z tego, co widziałem. Uwaga, niezbyt bezpiecznie, no kto by się spodziewał. Nasze wyzwanie wygląda następująco. Dosłownie jak ze Squid Game, musimy wybrać albo prawo, albo lewo, ponieważ tylko jedna strona jest dobra. To akurat nie jest dobra strona, no nie, nie, proszę, nie chcę umierać. No kto by się spodziewał. Prawa, prawa, lewa, a nie, no gościu. Totalnie nie wiedziałem, że tak realistycznie można odwzorować Squid Game'a w Minecrafcie. Ała,
O nie, o nie, zdążę! Tak, koniec, udało się! Czas na quiz! Kiedy powstał Minecraft? 2010, 2015, 2009, 2009. Ej, proszę, czy to jest prawdziwe? Tak, uf! Ile graczy było w Squid Game? 2, 1, 3, 7, tak, to jest poprawna odpowiedź. Nie no, 217, a nie, 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 jak ja mam stąd wyjść? Oprócz mnie, dziękuję. 456, przepraszam bardzo. I voila, parkurek na koniec i udało się! Tak, przeżyłem! Pierwszy tor przeszkód za nami! X Vivus! Panie, pan tu mi parkura przygotował, ale co z tego? Najważniejszy jest świąteczny pałac! Świąteczny pałac, który wita mnie ciężkim skokiem! Nie no, gościu ewidentnie za bardzo lubi parkura! Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba! Nie, nie! Labirynt, wiedziałem, że to się tak skończy! Nie jestem w tym zbyt dobry pomocy! A szczerze mówiąc, jestem w tym najgorszy na świecie! Ej, stary, bo tu nie ma wyjścia kompletnie! Przeszukałem dosłownie każdy zakamarek tego labiryntu i nic! Mam dobrze szukać, no spoko, tylko że ja chyba mi to nie wychodzi. Ty, ej, chwilę! To jest ten śnieg! O, tak widzę! To jest śnieg! O nie, co to jest? To jest lawa, ale przykryta chyba wodą, a to jest śnieg! Nie no, gościu chce ewidentnie mnie oszukać. Lecimy do lawy! Wow, tak, udało się, koniec! Przeżyłem kolejny tor przeszkód. Po dwóch pracach, które widziałem, poprzeczka jest bardzo wysoko, ale coś czuję, że Shanti podniesie ją jeszcze bardziej. Wy tam w dżunglowej świątyni, tak, tak, na pewno tu nie umrę. O, ej, poszło coś za szybko. Co jest chwilę, tu mam wejść? Co wy tu robicie? Spadać stąd, nie! Co tu robią szkielety, które we mnie strzelają? Nie podoba mi się to. O nie, tak, udało się! Kolejny labirynt, który prowadzi wprost do parkura. To nie może być takie ciężkie, nie, nie, nie. Hop, tak, udało się, mamy to! Ukończyłem czarną świątynię. Nie, wow! Od zawsze czułem, że jestem koksem! I to bez żadnej śmierci póki co. Znaczy, dobra, bez, no jedna była, albo dwie, nieważne. Maryczku, mój drogi, z czym do mnie przychodzisz? Z labiryntem, bardzo, bardzo miło. Który przychodzi do czegoś, na co nie byłem gotowy. Kliknij skacz, ale gdzie? A okej, okay, to tutaj. Jeden, drugi, trzeci skok. Czy ja dam radę? Szybko! Jeden, drugi, trzeci! O, za pierwszym! I tu są jakieś bardzo niefajne półpłytki, znaczy takie naciskowe. Muszę uważać, tu jest niebezpiecznie. Oj, 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 gdzie jest wyjście, stary, pomocy? Mogę to kliknąć? A! Nie mogę! Nieważne! To przeskoczę! Wow! I zdobyłem skarb! To się nazywa precyzja. Ten się jeszcze dziwi, że nie zginąłem. Dobrze, to jest specjalnie dla ciebie. Po co mi to było? Mieliśmy już twierdzę dosłownie ze wszystkiego, ale z Bedrocka! Z Bedrocka jeszcze nie. Nie oszukuj. No stary, co ty? Mnie oskarżasz o oszukiwanie? No proszę cię. Ja jestem najbardziej nieoszukującym graczem, jaki istnieje. O nie, o nie, o nie! Nie, nie! Szybko! Udało się, żyje, nie umarłem, jeszcze jest dobrze. Proszę mnie nie umierać! Proszę, nie! Nie! Szczerze, to nie wiem, jak to się stało. Ojej, dobra, już wiem, nieważne. To jednak nie jest takie proste. Ale druga próba zakończyła się pomyślnie. Czas pociągnąć za dźwignię. Pociągnąłem, ale to chyba nie był dobry pomysł. Nie! Stary, to był najgorszy pomysł świata! Nie rób tego! Nie zabijaj golemu! Lisek, on dzisiaj jesteś moim arcywrogiem, nienawidzę cię. Jak ty to mogłeś zrobić biednemu golemkowi? O nie, tylko nie to! Nie, nie, ja naprawdę już nie mam siły. Do tego dokładasz mi jakieś dziwne półpłytki. Ha, ale znalazłem cheata! Mogę skakać i znaleźć wyjście. Tu jest wyjście! Polski Dream, od zawsze wiedziałem, że nim jestem. O, co? Ja myślałem, że to koniec, ale to nie. To nie jest koniec! Nie lubię tej konkurencji, to jest bardzo zła konkurencja, wychodzimy! Teraz tylko dostać się na górę! Wtedy do tytułu polskiego Dreama będzie należał mi się w 100% wiadro! Pogięło cię, stary, to nie jest normalne! Wow, udało się, witam bardzo serdecznie. Koniec w żelaznym budynku, no dobra. Siema, elo, kurde, bele, co? Wybuchowy koniec, ale przynajmniej kolejna praca Liska 848 za nami! I nadal jakoś specjalnie się nie ośmieszyłem, jest git. Dziękuję, jestem chomik za te piękne drzwi, naprawdę. Doceniam takie wspaniałe dary. I w ogóle widzę, że ta praca łączy wszystko, co najlepsze. Nie dość, że różowy, to jeszcze McDonald's do tego. Strzelaj, która strona? McDonald's A albo nic B. No dobra, no to McDonald's, nie? Wow! Co było tutaj? Co było tutaj? O, nieważne, nie było, nie było tego pytania. Nie, 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 sorry, sorry, nie, nie, nie! Aj, aj, aj. Jak mi przykro, że McDonald's wybuchł. Znajdź skrzynkę, postaw dźwignię. Aha. A tu jest skrzynka, dobra, ślepy jestem. Postawiłem dźwignię, klikam dźwignię, działa, wskakuję do góry. I już widzę, co tu się szykuje. I bardzo mi się to nie podoba. To jest moment prawdy, drodzy państwo. Uda się! Wow, wow, to było nadzwyczaj dobre. I to za pierwszym razem. Wchodzimy do środka, gdzie czekają na nas owce. Okej, okay, owce. O co chodzi z tymi głupimi owcami? Jak stąd wyjść? Dobra, ja wiem, jak stąd wyjść. Jest tylko jeden sposób. Żegnam pana! Pięknie, wspaniale, ale ścieżka prowadziła tutaj. Czemu ja tego od początku nie wiedziałem? Chociaż ta jest jakoś bardziej śmiertelna. Chodzę na dół, po co ja to robiłem, jak mogłem po prostu przejść sobie dołem? Czy mi się w końcu udało? Proszę powiedzieć, że tak. Tak, w końcu udało się! Panie i panowie, zrobiłem to. A przy okazji tutaj w drzwiach. O, zapomniałem, że mam siłę otwierania żelaznych drzwi umysłem. Zobaczmy w takim razie teraz, czy netherowa świątynia Naxxis01 czymś nas zaskoczy. Witaj w netherowym torze przeszkód. No wiem, no. Co to jest? Dlaczego uważam, że to jest bardzo zły pomysł? Ała, nie, nie, to był... To jest bardzo zły pomysł. Jak stąd wyjść? Gdzie jest przejście? Ała, nie tędy, nie tędy. A w sufit mam patrzeć, dobra. To jest ścieżka od razu lepiej. Tędy, tędy, w lewo. Teraz w prawo i już koniec.
Nie, oczywiście, że nie. A tak, dobra, koniec. Nie, to był ślepy zaułek. Albo też nie, mogę sobie przejść tędy. Nie było tematu. Ojojoj, to wygląda ciekawie. Mam trzy drogi do wybrania. Prosto, lewo albo prawo. Na początku lewo wygląda zachęcająco. Nie, zdecydowanie lewo nie jest zachęcające. No dobra, no może po prawej będzie lepiej. Nie, nadal nie jest lepiej. Tu musi być jakieś tajne przejście. Jak to? No, tu jest. O, czy to znaczy, że wygrałem? Nie, to chyba znaczy, że jestem głupi i wpadłem do jakiejś dziury. Pomocy. Ale z drugiej strony chwilę. Żelazo oznacza zwycięstwo. Więc kolejny tor bez śmierci zaliczony. Pozostały tylko trzy. Dwa żelazne i jeden McDonaldowy. Sorry, ale żelazo versus McDonald daje tylko jeden wynik. Panie Ruthless Animal, witam bardzo serdecznie. Powodzenia, dziękuję, ale nie będzie potrzebne. Poradzę sobie nawet bez tego. Drzwi to jest doskonały wybór, naprawdę doceniam. Gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? O, tu jest wyjście. Lepsze pytanie, jak tam wskoczyć? A, już nie było tematu. Chyba zrobiłem to jakoś odwrotnie niż powinienem. Tutaj jak popełnisz błąd, to mechanizm się zablokuje i utkniesz na zawsze. Co to znaczy, że błąd zablokuje mnie na zawsze? Zgaduję, że muszę dostarczyć to coś mniej więcej tutaj. No to lecimy z tym koksem. Jeden, dwa, proszę. O nie, coś jest nie tak. Chyba właśnie popełniłem ten błąd. Miałem na to lepszy pomysł. Dziękuję bardzo za wspaniałą zabawę. Mechanizm się zepsuł, ale poradziłem sobie z tym inaczej. Udało się, zrobiłem to. I teraz muszę szukać wyjścia. A jasne, gdyby to było takie proste. Co wy tak lubicie te obrazy? Ja ich nie lubię. Tym bardziej, jak nie potrafię znaleźć wyjścia. Nieważne, nie było tematu. Musisz w końcu przez to przejść, żelazny. Ale przez co? Nie, 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 nie ma opcji. Nie ma opcji, nie, do widzenia. Nic nie widziałem, tam nic nie było. Teraz tylko przedostać się przez drzwi. Ej, właśnie. Ja też kiedyś testowałem. O, tu, tu, dzień dobry. Tak, brawo, wow. Muszę przyznać, ten tor był wyjątkowo ciężki. Zresztą, który wcześniejszy był niby prosty. Kaszkusa na pewno się na to nie zapowiada. Zaczynamy sobie na spokojnie od parkoura, który nie wydaje się zbyt ciężki. Powiedziałbym nawet, że wydaje się wyjątkowo prosty. Zgaduję, że muszę trafić, co nie, żeby to otworzyć. No to jakby, no, luz, nie? Znaczy, jaki luz? To się od razu zamknęło, jak to otworzyłem. Przecież to trzeba zrobić w jedną sekundę, niby jak? A tu jest druga dziura, nie było tematu. A ja biedny się stresowałem, a to jest prostsze niż myślałem. Wspaniale, Find the Button to jest moja ulubiona forma. Forma zagadek, co jest? Gościu mnie chce zabić, a ja tylko biedny rozwiązuję zagadki. Ej, ale korzystając z tego, że wybucha podłoga, mogę sprawdzić, gdzie jest redstone. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Dzień dobry, to tu powinno otwierać. A to i tak jeszcze nie koniec. Co to jest za ciężki quiz, no? Byłem 3 razy na odcinku u ciebie. Byłem 2 razy na odcinku u ciebie. Byłem 0 razy na odcinku u ciebie i licząc dzisiaj. Jaki ty masz nick, Haszkus? Ja cię stary skądś kojarzę, więc myślałem, że 3 razy. O nie, to chyba nie jest dobra odpowiedź. 2 razy? Nie, 0! 0 razy! To skąd ja cię kojarzę? Dobra, nieważne. Ważne za to, że jestem nubem w skakaniu. No stary, co to są za zagadki? Jak to jest najtrudniejszy skok, jaki widziałem w życiu? Trzeba idealnie wskoczyć w to miejsce i wyskoczyć tam do góry, albo trzeba włączyć sobie flya i wskoczyć tutaj. O, to jest lepszy pomysł. Dziękuję bardzo, świetnie się bawiłem. Teraz tylko jakimś cudem dostać się tutaj wyżej? Na przykład, o, dokładnie tak. I teraz od końca, czyli na dosłownie tylko ta 180. Nie, no ja nie jestem dobrym parkurowcem. Koniec. A nagrodą jest wiatro z dorszem. I to się nazywa prawilna nagroda. Dziękuję, pozdrawiam. I tym oto akcentem przechodzimy do ostatniego, dosłownie ostatniego toru w tym odcinku. O nie, ktoś porwał dorsze, musi się uratować. Podoba mi się ta fabuła, dodaje troszeczkę dramatyzmu. Poziom prosty, no prosty, bo mogę sobie skoczyć tędy i go przejść, nie? Ale dobra, dobra, wiem, muszę kliknąć ten guzik, okej? Faktycznie poziom prosty, podoba mi się, a to jest chyba poziom ciężki. Albo też wcale nie taki ciężki. Czy ja mogę już ratować moje dorsze? Gdzie one są? Tam była woda, widzę to! O nie, co jest? Nie podoba mi się! Trzeba było zmienić kierunek jazdy i jechać w tę stronę, o nie, i tak umrę. Czemu nikt mi o tym nie powiedział wcześniej? Kierunek zmieniony, tym razem musi się udać. Proszę, proszę, trzymajcie kciuki. Skręcam w prawo i tu nie będzie lawy, oby. Za to tutaj będą dorsze, które udało mi się uratować. Mamy to, dorsze uratowane. A jak dorsze, to też cały świat. Co oznacza, że sprawdziliśmy wszystkie 10 prac, które widzicie właśnie teraz pode mną. A wy w tym momencie w komentarzu wybierzcie najlepszą oraz wbijajcie na mojego Discorda, gdzie również możecie głosować na swojego ulubieńca. A teraz zostawcie łapkę w górę i suba dla uratowanych dorszów. I pamiętajcie o tym, że widzimy się już jutro o 15:30. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz 2 odcinki. Ten po prawej to ostatni odcinek 10 losowych osób buduje, którym to budowaliśmy tajne bazy. Jeśli ich jeszcze nie widziałeś, to obczaj konieczki i widzimy się po drugiej stronie. Siema!